1 stycznia, tuż po Sylwestrze, wszyscy się bawili całą noc, prawie wszyscy. Zastanawiacie, ile może zarobić kierowca aplikacji w Sylwestra? Jadę się tego dowiedzieć. Jadę właśnie na spotkanie z Grześkiem, czyli kierowcą Ubera, Bolta i co tam jeszcze, on nam zaraz wszystko opowie. Cześć Grzegorz. Cześć. Jest tak zimno, że może wsiądźmy do auta. Zapraszam. Ty masz vana. To jest van. Czyli łapiesz się na tą aplikację van, tą opcję van, tak? Opcję van, tak. Mam free auto, wiadomo, nie. A, jeździsz na trzech, tak, aplikacjach? Tak, masz trzy aplikacje w tym momencie, to jest... Mogę pokazywać wszystko, co na ekranie? Sam przychód po 12 godzinach to jest 1000 zł, nie. Ja pierdziel, bez napiwków. Tu masz napiwek 10 zł, jeden napiwek, taki przez aplikację, reszta to jest gotówka. Super. Dlatego warto brać gotówkę. No i tu masz w ciągu 2 dni, tak. Ja idziemy od poniedziałku na finał, bo zacząłem od, żeby zakończyć miesiąc, bo finał masz rozliczenia dwutygodniowe. To jest 1000, to jest 2000 zł, tak. Ja nie mogę. Nie licząc klientów prywatnych. Nie licząc klientów prywatnych, tak. No to szczere gratulacje. Moim zdaniem to są naprawdę zarąbiste pieniądze. Gratuluję ci, bo chyba też jesteś zadowolony. No ja przyzwyczajony jestem, nie? Okay. nie to, że zarabia się krocie, no trzeba to dużo poświęcić, nie? To jest... 2000 zł na trzech aplikacjach. Na trzech aplikacjach. Ale to w Freenow rzeczywiście dobrze brać te kursy. Czy trzeba... Finał ma taką opcję głupią, że musisz tam parę kursów wyrobić po 10, po 15, po 11 zł, nie? Żeby coś odblokować? Żeby coś odblokować, tak. Wtedy dostajesz... lepsze kursy. Czyli takie kursy. Zaangażowanie kierowcy jest badane? Tak, masz takie turbo, nie? To się nazywa turbo i tu zbierasz punkty, nie? Liczyłeś sobie, ile kilometrów zrobiłeś przez te całe dwa dni? Bo 2000... 1264 km. Powinieneś być teraz w łóżku, a nie przed kamerą. Nie, spoko, ja lubię jeździć, to jest moje zajęcie ogólnie. Z tego się utrzymuję. Czy miałeś jakieś sytuacje, gdzie na przykład musiałeś kogoś wypraszać, albo ktoś ci coś zrobił złego w aucie, czy nie wiem, byli niemili? Tak, wiele razy. Sylwestra tego nie miałem akurat, nie? Sylwestra to bardziej wszyscy są mili. Imprezowi, ale tak, zdarzało mi się, że ktoś zażygał auto, nie? Czy ten, oczywiście tam była później dogadywanie się, jak to rozwiązujemy. O, właśnie zlecenie w finał wpada. No to kurde, szybka gadka. Nie, spoko, to są zlecenia planowane. Na przykład za 30 minut musisz kogoś odebrać. A, spoko. I masz tutaj pokazaną cenę i to już jest pokazane, dokąd jedziesz i skąd odbierasz. Czyli w momencie masz demofofera, ale ja w solidarności musisz go zawieźć. Zarobiście, jakby w sensie, że wszystko widzisz. W aplikacjach tak. Uber, Bolt tego nie ma, z tego co wiem. Zaraz wyjdzie, że to jakaś reklama jest finał. Powinniście się odezwać, bo w ogóle ten, muszę powiedzieć, przepraszam, ale to nie jest film sponsorowany i tak dalej. To jest totalne, luźne spotkanie, które no po prostu tak wychodzi, jakby chcemy wam pokazać to, jak rzeczywiście jest teraz u Grzegorza. Znaczy, to jest mega fajne, ja dopiero jeżdżę od niedawna, w sumie w grudniu mam dopiero finał, bo tam od jakiegoś czasu mój partner w flotowych, u którego się rozliczam, nie? Podpisał tam współpracę ze finału, nie? Okej, okay, i mają, mogą mieć kierowców, jasne. Mogą mieć kierowców. A jaki miałeś najdłuższy kurs? Nawet nie to, że... O, możesz powiedzieć dwa. Przez ostatnie dwa dni i w ogóle ever. Najdłuższy kurs, na przykład, nie wiem, kilometrowo albo kasą, jak to wyszło? Miałem kurs najdłuższy, miałem do Łodzi. Ostatnio miałem kurs do Gdańska. Tam chodziło o 1000 zł, pojechałem za 600, nie? Ten samochód spalił 200, zostaje 400 na czysto. Super. Obróciłem w dwie wróciłem w całą noc, nie? Gdańska jest powrotna, nie? Jeszcze na BlaBlaCar mogłeś powrót sobie zrobić. Czyli już byłem tak zmęczony, nie? Że nie myślałem o tym, bo jednak to męczy, tak? Takie jeżdżenie. Pracowałeś na przykład w święta, Wigilia, tak. Pierwszy dzień świąt? Jak to wygląda? Można sobie wyobrazić, że to będzie więcej niż normalnie, czy właśnie na odwrót? Nie. Często Wigilia jest... Na przykład w tym roku było trochę kiepsko, ponieważ trzeba patrzeć, dużo kierowców patrzy na to, o, jest Wigilia, zarobię. Nie, trzeba patrzeć długoterminowo, długoplanowo, bo na przykład w te święta wypadał zajebisty wolny, tak? Długi, no. Długi, brałeś 5 dni urlopu i miałeś prawie 2 tygodnie wolnego. Mhm. Z Sylwestrem, nie? Tak. Więc wiadomo, że tych ludzi będzie mniej.
w Warszawie, bo oni wyjeżdżają, ale dwa lata temu na przykład utargi były średnio 600-700 zł, tak? Dniówki. Dniówki, nie? Czy obrotu mówię, tak? Robisz, tak? To jest mega dużo w święta. Bardzo dużo, no. Ja średnio w dzień robię po 500 zł utargu, tak? Naprawdę ja jestem zaskoczony, bo jak rozmawiałem z tobą przed Sylwestrem, bo my z Grzegorzem rozmawialiśmy o tym, żeby po prostu zrobić taki materiał dla was. I tak sobie myślałem, no 1000-1200 to może być max, ale tutaj ta kwota została podwojona, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Czy plus vanów jest taki, że robisz dwa razy mniej kilometrów za tą samą kwotę, co byś robił dwa razy więcej na zwykłym Uberze? Bardzo fajnie, że pokazałeś nam to. Ciężko mi byłoby to przedstawić, więc fajnie, że pokazaliśmy to na twoim przykładzie. No i w sumie to by było na tyle. Możemy się teraz pożegnać z tymi ziomkami. Dzięki, cześć. Ja również dziękuję. Trzymajcie się i do następnego. Pa!